W Akcencie odbyło się spotkanie mieszkańców pod hasłem „Czy połączy nas wspólna walka o Grudziądz?”. Ruch Palikota, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Stronnictwo Demokratyczne postanowiły wspólnie zająć się problemami miasta jako opozycja. Na spotkaniu pojawiło się wielu mieszkańców i sympatyków tych trzech ugrupowań, a także inni przedstawiciele. Na wniosek radnego Łukasza Mizery spotkanie przyjął formułę otwartą, a jego celem miało być zapoznanie się środowisk Ruchu Palikota, Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Stronnictwa Demokratycznego. Jak mówi Aleksander Pawłowski, przewodniczący Stronnictwa Demokratycznego w Grudziądzu, nie są dla nas ważne porozumienia spisane na papierze, ale sam cel, a więc współpraca na rzecz Grudziądza. Jak mówili sami uczestnicy spotkania, nie jest to miejsce, gdzie dyskusja ma dotyczyć tematów krajowych, w tym aborcji oraz innych spraw, które bardzo silnie różnicują środowiska polityczne, ale jest miejscem, gdzie rozmowa o sprawach Grudziądza i problemach ma być tematem przewodnim. Spotkali się Państwo dzisiaj w takiej nietypowej formule, łącząc różne środowiska. W porozumieniu z Sojuszem Lewicy Demokratycznym, Stronnictwem Demokratycznym, dzisiaj, w dniu dzisiejszym, na takim luźnym spotkaniu, gdzie nie ma żadnych przemówień, wspólnie z naszymi ugrupowaniami, chcemy się samych siebie zapytać, czy jesteśmy w stanie zrobić coś dla Grudziądza. Nie mamy żadnego programu, nie tworzymy żadnej koalicji, po prostu jest to dzisiaj spotkanie robocze, które ma na celu właśnie zapytać się nas, czy jesteśmy coś w stanie dla naszego miasta zrobić i jego mieszkańców. Jakie mają Państwo pomysły na te 2 lata, które jeszcze zostały, no ponad 2 lata? Dlatego właśnie dzisiaj jest to spotkanie, aby na ten temat porozmawiać w formule, myślę, że wyjątkowej, ponieważ luźnej rozmowie. Chcemy się najpierw poznać i później też wspólnie porozmawiać na temat, co my możemy temu miastu dać. Dzisiejsze spotkanie połączyło 3 środowiska, prawda? Tak, to jest takie wstępne połączenie, bo Ruch Palikota i Sojusz... Znaczy może nie tyle połączyło, co zmusiło do rozmowy. O, może tak. Tak, po prostu chcemy rozmawiać. Jest to spotkanie otwarte, niewykluczone, że po pewnym czasie będzie to skutkowało albo owocowało tym, że zostanie podpisane porozumienie. Także może być tak w przyszłości, ale w tej chwili chcemy... Z Ruchem Palikota już Państwo podpisali porozumienie, prawda? Z Ruchem Palikota oczywiście, jako Stronnictwo Demokratyczne mamy podpisane porozumienie. Sojuszem Lewicy Demokratycznej jeszcze nie mamy podpisanego, ale uważam, że nie najważniejsze są podpisy, porozumienia. Chcemy działać po prostu dla poprawy tego, co w Grudziądzu istnieje. A hasło naszego spotkania to, czy połączy nas wspólna walka o Grudziądz. Dlaczego walka? Bo uważamy, że mamy rok 2012, jest październik i tylko walka została w tym mieście. Także rozmowy do niczego nie prowadzą. Widzimy arogancję władzy, brak konsultacji społecznych, poczucie u władzy, po prostu, jakby to powiedzieć, że jest nie do ruszenia i tak dalej, i tak dalej. Kto jest inicjatorem dzisiejszego spotkania? Więc o tym żeśmy rozmawiali już od dawna. Oczywiście 3 inicjatorów jest, czyli nasze wszystkie kluby, przewodniczący tych klubów i drugi niebagatelny jakiś argument. Uważamy, że stanowimy tu dość dużą siłę, bo to, co również mówiłem, wyrażające się w około 20% poparciu dla tych ugrupowań, dla tych partii. Także to jest duże przełożenie. Dzisiaj w dyskusji jedna osoba zadała pytanie, dlaczego na przykład nie ma PiS-u, a może też innych ugrupowań. Ja na to pytanie nie odpowiem. Jest tutaj, widzę dużo przedstawicieli innych ugrupowań, widzę rodzinę grudziądzką. Dlaczego PiS-u nie ma, to nie wiemy. Nie zapraszaliśmy PiS-u, ale... Daliśmy ogłoszenie, głośno mówiliśmy, że takie spotkanie będzie. To również nie wyklucza przyszłości rozmów. Jesteśmy otwarci, co niejednokrotnie żeśmy podkreślali. I na partie polityczne, i na organizacje społeczne, i na pojedynczych ludzi, mieszkańców Grudziądza. Jest to pierwsze spotkanie. Czy takie spotkania będą organizowane na przykład jakoś cyklicznie, albo na jakiej zasadzie... Cykl spotkań. Tak, takie spotkania będą realizowane cyklicznie. To jest takie pierwsze spotkanie. Tam również będziemy cyklicznie organizować konferencje prasowe. Konferencje prasowe, na których będziemy ustosunkowywać się do aktualnych problemów Grudziądza, jego mieszkańców i również będziemy oceniać działania władz.
Są tutaj bardzo różne środowiska, prawda? Czy tak różne środowiska są w stanie się porozumieć? Ja uważam, że będzie trudno, bo to, co się dzieje w Gruzji do chwili obecnej, no wskazuje, że trudno jest z tym porozumieniem. Zresztą ostatnie wybory o tym świadczyły, gdzie było 9 ugrupowań, 9 komitetów wyborczych, 9 kandydatów na prezydenta. Jaki był wynik, do czego to doprowadziło, to widzimy. Także będzie trzeba rozmawiać i to jeszcze raz chciałbym podkreślić. Nasze rozmowy, nasze spotkanie, nasza walka o Gruziąc będzie bez patrzenia na sprawy światopoglądowe. Nas nie będzie to interesowało, czy ktoś chodzi do kościoła, czy nie, czy jest przeciwko kościołowi, przeciw aborcji i tak dalej. Najważniejsze jest Gruziąc. Gruziąc i stworzenie alternatywy dla obecnych rządów Malinowskiego i jego ekipy. W grupie Siła, też właśnie w Platformie, która w chwili obecnej także i lewicowe środowiska, również u nas w mieście, prawda, łączy w sobie. Dokładnie, tak jak pan powiedział, w grupie jest siła i to będzie nasze jakieś przewodnie hasło. Chcemy, żeby to poparcie społeczne, które ostatnio się wahało w granicach 20%, doszło do 30%, do 40%. I naszym celem w przyszłości, nie mamy co ukrywać, są wybory samorządowe, które będą za 2 lata i jeśli nawet nie będziemy rządzić, chcielibyśmy współrządzić w taki sposób, żebyśmy mieli decydujący albo współdecydujący głos na wiele spraw, bo w tej chwili to się wszystko odbywa poza nami. Wszystko się odbywa w ramach jednej partii, poprzez podnoszenie rączki do góry, wszystkie uchwały przechodzą. Najlepszym takim przykładem jest brak jakichkolwiek konsultacji obywatelskich w Gruziądzu. Mimo tego, że jest ustawa Rady Miejskiej z 2011 roku o po prostu konsultacjach obywatelskich, nie ma żadnych konsultacji, żadnych rozmów, jakiekolwiek zapytanie się nawet pisemne, w formie listu otwartego do prezydenta o realizację zadań wyborczych. Tego, po czym się podpisał prezydent Malinowskiego, ekipa, jest bywane, że on takich informacji partiom nie będzie udzielał, mieszkańcom nie będzie udzielał, zrezygnował ze spotkań. Mam pismo, w którym napisał, a sprawozdanie ze swojej działalności złoży mieszkańcom w 2014 roku, czyli na zakończenie swojej kadencji. Trochę długi to jest okres. Są państwo jedynym ugrupowaniem na tym spotkaniu, które obecnie zasiada w Radzie Miejskiej. Tak, zgadza się. No jest to efektem tych wyborów samorządowych sprzed 2 lat, gdzie udało nam się uzyskać 3 mandaty. Jak państwo widzą swoją rolę w tym środowisku, bo to jest to bardzo zróżnicowane środowisko, o różnych poglądach, czasami nawet współrywalizujący między sobą. Właśnie o to chodzi, żeby na niwie miasta... O wyborce, o może w ten sposób. Na niwie miasta, żeby tego nie robić, żeby unikać tej sytuacji. My chcemy ideologię zostawić za drzwiami, bo ona nie decyduje o tym, jak rozwija się miasto. I myślę, że wybory samorządowe to miejsce, gdzie mieszkańcy danego miasta mają szansę tworzyć swoją przyszłość i za nią odpowiadać. Kto był inicjatorem tych rozmów? Myślę, że wspólnie. Tak jak... Czyli równocześnie? Myślę, że równocześnie jakoś gdzieś do tego dojrzeliśmy i tak naprawdę ta kuchnia też nie jest istotna, tak? Kto gdzie z kim rozmawiał. Liczą się efekty i myślę, że to dzisiejsze spotkanie będzie w przyszłości owocowało. Platforma bardzo silnie w naszym mieście wciąż jest ugruntowana, mimo różnych publikacji medialnych, prasowych. Jak znaleźć receptę? W jaki sposób chcą państwo znaleźć receptę na przekonanie do siebie wyborców? Bo nie oszukujmy się, część środowiska Platformy to środowiska dawniej głosujące na SLD, prawda? Myślę, że to jest wynik tej tendencji, która była w całym kraju. Ona bardzo silnie się u nas zarysowała poprzez te wizyty i prezydenta Komorowskiego i te wielkie obietnice, wielkie inwestycje, przebieg kampanii wyborczej, który był. Myślę, że drugi raz mieszkańcy Grudziądza nie dadzą nabrać się na kolorowe obrazki, a bardzo rozsądnie podejdą. Tak naprawdę to, co my możemy zrobić, to przedstawić alternatywę, ale wybór będzie dalej pozostawał w rękach mieszkańców. Często w państwa ustach można usłyszeć, że po PO już nikt nie będzie chciał rządzić, ponieważ będzie trzeba spłacać długi. Czy podejmą się państwo właśnie tego? Odpowiedzialność zmusza nas do tego. Łatwiej rządzi się na kredyt, trudniej rządzi się wtedy, gdy ma się naprawdę realne problemy. Dzisiaj mamy sytuację, gdzie tak naprawdę nikt nie chce wziąć odpowiedzialności. Wszystko to, co dzieje się w Grudziądzu, tak po prostu wypada. W ustach władzy brakuje, tak, tych słów odpowiedzialność, tak, to my podjęliśmy taką decyzję, my nie dotrzymaliśmy terminu, my do teraz nie podpisaliśmy umowy, my będziemy zaciągali kolejny kredyt, będziemy wydawali kolejne obligacje. To nie jest odpowiedzialne rządzenie.
W jaki sposób Ruch Młodych zamierza włączyć się w tę inicjatywę? Ruch Młodych będzie wspierał tą akcję w różne sposoby. Na pewno będziemy starali się jak najwięcej czasu poświęcić właśnie Grudziądzowi, no bo Ruch Młodych, no to ludzie młodzi, tak? Ludzie, którzy wyjeżdżają z tego miasta. Nie wiemy do końca też, jak będzie wyglądało to wszystko, bo na razie jesteśmy w trakcie prac, tak? Dzisiaj spotkaliśmy się po to, żeby porozmawiać, czy chcemy razem coś silnego stworzyć. W jaki sposób Państwo jako zwykli mieszkańcy tego miasta chcą włączyć się w tę inicjatywę? To znaczy, w Grudziądzu jest potrzebna po prostu mobilizacja mieszkańców. Mieszkańcy widząc, co jest i ta sytuacja pogarszająca się w Grudziądzu, po prostu wpakowała mieszkańców w marazm. Z tego marazmu mieszkańcy muszą wyjść. Muszą przejąć inicjatywę, muszą zacząć żądać od ludzi, których wybrali, żądać tego, by wykonywali pracę pożyteczną dla nich. Budowa dróg, budowa ulic, to nie jest cel nadrzędny. Pierwszym nadrzędnym celem powinno być dbanie o wzrost zatrudnienia w tym mieście. Centrum miasta umarło. Już praktycznie może się pan przejść, zobaczyć. Wielu sklepów jest pustych. Nie mogą wynająć pomieszczeń. Dlaczego? No bo po prostu mieszkańcy nie mają pieniędzy. Handel już. Potrzebna jest na pewno mobilizacja młodzieży. Młodzież dzisiaj musi pamiętać o tym, że za 10 lat, niestety, ale oni najbardziej odczują to, że nie wzięli się razem do kupy i tych ludzi, którzy rządzą Grudziądzem, niestety nie rozliczyli, a trzeba wszystkich rozliczać i to konkretnie. Dzisiaj ludzie zapomnieli, ci wybrani zapomnieli o tym, że wybrani zostali po to, żeby służyć, a nie po to, żeby ludźmi pomiatać. Niestety bardzo często obecne władze stosują metodę cel uświęca środki. Najbardziej haniebna metoda, jaka może być stosowana. Adolf Hitler też stosował taką metodę. To wszystko. Jak pan jako zwykły mieszkaniec tego miasta chce się włączyć w tą inicjatywę, która dzisiaj ma swój początek? No ja bym się chciał włączyć po prostu, żeby ludzie się wypowiedzieli, to co się dzieje w Grudziądzu, żeby po prostu nasza władza na dzień dzisiejszy nie prowadzi ze społeczeństwem żadnego dialogu. Powiem jeden przykład tylko. 40 lat temu zostało przyłączone były pastwiska do miasta Grudziądza i na dzień dzisiejszy nie zrobiono tam ani jednego metra ulicy. Tak jak były polne, drogi polne, tak w dalszym ciągu są. Natomiast dziwnym trafem zastępca pana Malinowskiego, pan Sikora, który tam pełni funkcję wiceprezydenta bodajże, po prostu według nas tam mieszkających wykorzystał stanowisko służbowe do celów prywatnych, w celu po prostu lobowania na rzecz budowy kotłowni gazowej. Dlaczego to mówię? No bo przypuśćmy, kupił sobie tam z panem prezesem MZK, panem Maniszewskim i jeszcze tam z jednym, prawie 3 hektary ziemi. Wtedy hektar ziemi kosztował 4 tysiące, oni dali tylko 10 tysięcy. To jednym słowem jest prosty jeden wniosek. Tak jak mówią mieszkańcy, ja też to podzielam, zaczął lobbować w kierunku powstania tej kotłowni. I dziwię się, że jeśli ja zwracałem się z pismami do właśnie pana Sikory odnośnie opracowania planu przestrzennego zagospodarowania terenu, to otrzymywałem pismo, że tam ma powstać agroturystyka ze względu na źródła geotermalne, solanki itd., itd. Jakiś hotel by powstał i budownictwo domków jednorodzinnych. W którym roku to było?
To było od 2007 roku, co już tak zacząłem pisać pismami, a wcześniej się zwracałem jeszcze, jak urzędował pan prezydent Tafelski, ale to było wszystko było bez echa. I cóż z tego, że miałem tam też media, kablówka była nasza, byli tam, penetrowali te tereny i na dzień dzisiejszy, jeśli chodzę, sprawdzam, co jest z tym planem, to będzie, ja terminu nie podają, kiedy będzie szczegółowy. A chętnych tam jest bardzo dużo na działki budowlane, ale jest jedno, że gro ludzi po prostu jest chętnych od 1000 metrów kwadratowych. Są tacy, co chcą 2, 2,5, 3. A teraz jak ma powstać już kotłownia, to może już takich chętnych wielu nie będzie. No właśnie, panie redaktorze, jest w tej chwili jest tak, że ludzie po prostu, co mają w tej chwili dzieciom przepisali część pola, gdzie mieli tam się zamiar budować i sprzedać, a żeby się budować, to by musieli sprzedać dwie działki, to się okazuje, że te działki po prostu dużo pójdą cena w dół. I liczyli, że po prostu coś zarobią, a się okazuje, że po prostu przez tą kotłownię pójdzie w dół. Między innymi pani, która tam sobie postawiła pasiekę, kupiła kilka lat temu sobie tam taką małą działeczkę, no w tej chwili się okazuje, że jeśli tam będzie elektrownia, to nie ma szans na żadne pszczoły. Miód może sobie po prostu wybić z głowy, a to jest dodatkowe jej utrzymanie, bo z nią osobiście rozmawiałem. I na dzień dzisiejszy po prostu nam nie zależy to, żeby tam były asfalt jakieś tego. Tylko znowu teraz, jak byłem w Urzędzie Miejskim, dowiedziałem się, że do tej pory nie zrobili ani metra szosy, a się okazuje, że jest w planie nowa szosa budowana, do budowania. I teraz mieszkańcy się z tego śmieją, bo wiedzą dlaczego. Dlatego, że tam będą szły te dwie rury pod tą elektrownię gazową połączone z Wisłą, żeby była ciepła woda i zimna woda. No. Sprawa jest w CBA i w sumie nie została do tej chwili jeszcze rozstrzygnięta. Co jeżeli ta instytucja stwierdzi, że nie naruszono przepisów? To znaczy, my liczymy, bo ja jestem osobiście też w kontakcie z CBA i liczymy na to, że po prostu CBA tego pod dywan nie schowie, tylko po prostu skontroluje billingi, bo mają możliwość przez billingi i że ta sprawa po prostu zostanie wyjaśniona. No, rozmawiając z nimi, powiedzieli po prostu, że już są prawie na ukończeniu tego, no ale mieszkańcy, tak samo jak i ja, bo ja po prostu już wcześniej informowałem nasze media, chłopacy widzieli, po prostu no, tym się tematem zajmowali, aż w końcu po prostu poprosiłem kolegę z Bydgoszczy, który tam coś w prasie napisał. No i też sprowadziłem telewizję TVN24, którzy też ten program nadali. No ale pan Sikora po prostu się trzyma tego, że on to kupił dla dzieci jako po prostu zabezpieczenie. A ludzie się śmieją tam, którzy mieszkają, ja też się z tego śmieję, że w to tylko może uwierzyć dzieciak w żłobku, bo nawet w przedszkolu już to nie uwierzy. I każdy tam jest przekonany, że pan Sikora lobował na rzecz powstania tej kotłowni. W tym czasie wiele osób kupowało działki z myślą, że na przykład będzie autostrada przejeżdżała w naszym mieście. No była taka dosyć szeroka tendencja, na przykład chociażby te działki w okolicach Mniszka też wykupywane tak powszechnie były. Niektórzy, prawda, liczyli na to, że zarobią, prawda? Panie redaktorze, ja osobiście byłem... To aż tak źle. To jest bardzo źle. Dlaczego? Bo ja byłem, panie redaktorze, dwa razy w urzędzie gminy dowiadywać się, jak oni to robią, że u nich w Linarczyku jest piękne już osiedle domków jednorodzinnych, w Piaskach jest piękne, w Maruszy jest piękne, w Gaci jest piękne. Oni mi odpowiedzieli, że oni robią pod potrzeby mieszkańców, przyszłych użytkowników, którzy chcą kupić oddziałki. A u nas władza do tej pory robiła tak, że tylko i wyłącznie 3000 metrów. Dlaczego? Bo dzisiaj ludzie nie mają pieniędzy, ale mają marzenia, że zamiast mieszkać w bloku, to chcieliby mieszkać w swoim w budynku. Jest też taka prawda, że jeśli dzisiaj miasto, opracowując ten plan przestrzennego zagospodarowania, nie zorganizuje sprawy, że będzie można sprzedawać od 1000 metrów. Jeśli pan będzie chciał kupić 1200, kupi pan 1200. Jeśli 1400, to kupi pan 1400. Jeśli pan będzie miał tyle i tyle finansów. Bo dzisiaj po prostu władza powinna być dla ludzi. Ludzie powinni być traktowani jako podmiot, a nie jako przedmiot. A u nas, jeśli się coś robi, no na dzień dzisiejszy z tymi właścicielami gruntów, co mają obok, co jeszcze nie sprzedali, tylko są właścicielami, nikt nie prowadzi żadnego dialogu. Nikt do tej pory nic nie robi. A w tej chwili już jest wycięte
kilka hektarów samosiejek. Ja się zgadzam, bo są grunty rolne i prawidłowo, że urząd na to zezwala. Tylko jest coś kuriozalne. Ja 2 lata temu się zwróciłem z pismem do Urzędu Miejskiego. Chciałem też zrobić rekultywację działki około 3 hektarów i otrzymałem odmownie. Wie pan, jakie dostałem uzasadnienie? No proszę powiedzieć. Że te samosiejki nie zagrażają bezpieczeństwu nikomu. Pytam się, komu tam mieli zagrażać, jeśli to jest moja własność. Chyba, że zwierzakom, których w tej chwili już bardzo mało jest, bo już stare nie ma, zajęć już prawie nie ma, chyba, że tylko po tym kierunkiem. I ubolewam, że po prostu coś się dzieje w naszym mieście, że są lepsi, gorsi. No tak jak powiedział ostatnio minister sprawiedliwości, że jest po prostu, mówię to w cudzysłowie, rządzi gdzieś sitwa czy nie sitwa, no. A przypuśćmy, wracając do pana jeszcze Sikory, no to mnie się dzisiaj nasuwa, mi osobiście jedno pytanie. Czy to nie jest coś podciągane pod Amber Gold?